Zobaczymy, jak online będzie działać na Xbox One X, nie? Do you want skip tutorial? Yes. Czekaj, ja się nie wiem, czy zalogowałem do tego social clubu mojego. Chyba, ale dobra, zostawię to, bo powiem wam, wiecie co, ja wam powiem tak. Ja bym chciał grać na Xboxie, ale tutaj nie będę jakoś tej postaci specjalnie rozbijał, kupował jakichś tych apartamentów, nie wiadomo czego. Tylko bym chciał po prostu z wami pograć, na zasadzie jeździmy jakieś wyścigi i tak dalej, nie? No i przede wszystkim teraz chciałbym sprawdzić sobie, jak to online będzie działać na Xboxie. Przeszliśmy sobie już raz, dwa prolog. Zobaczymy, jak szybko będzie się gra wczytywać, czy też tutaj jest... będzie stream z wczytywania ekranu. No nic, jestem już na mapce chyba. Dostałem jakąś kasę na początek. Niedużo, nie? Za to nie kupię nawet worka na śmieci. 3 godziny stream z wczytywania gry. No czasami tak na PC-cie było. Tam PC jest opanowany przez cheaterów, trzeba grać na konsolach. No ale właśnie, tutaj jest taka sesja, gdzie jest mało osób. I pytanie, czy tak do GTA według was chodzi lepiej, czy nie? Czasami są takie sytuacje, zwłaszcza jak się wchodzi do budynków, że no jest naprawdę hardcore. Na PS4 potrafią FPS-y, na moje oko, spaść, nie wiem, do 25, coś koło tego, i to na wersji Pro, tak? Czy na Xboxie też tak będzie? Teraz ciekawe, czy to jest kwestia optymalizacji, czy czego? Myślę tylko, że na Xboxie GTA troszeczkę może lepiej wyglądać, jeśli chodzi o filtrowanie tekstur, tego typu sprawy, i może doczytywanie obiektów. Na PS4 Pro zwróciłem uwagę na to, że ta szczegółowość, zwłaszcza pojazdów, wczytuje się z bardzo bliska, jak się do nich podchodzi. A tutaj tak na pierwszy rzut oka ciężko to stwierdzić. Musielibyśmy znaleźć jakiś zaparkowany wóz, a na przykład tutaj, w drugiej stronie ulicy coś mamy. O, tutaj jest to samo. Patrzcie na felgi w tym aucie. Nie? Podchodzimy i coś tam się zmienia w tych felgach. Coś tam się jakby doczytuje. Dobra, pięknie. Po odcineczku z przeglądu grupy, dosłownie po 10 minutach, nagle chce się dostać 40 osób. Nieźle. Mogę się zabić. No tak, no, to są moje jedyne funkcje, jakie teraz posiadam. Musiałbym te wyścigi pojeździć, bo to chyba będzie najbardziej korzystne dla mnie teraz, jak nie ma się nic zupełnie. No. I co? I zaczynamy, kurde, granie. Ja, 10 tysięcy. Kasy tylko. Kurde. Faktycznie by trzeba było wyścigi pojeździć. Bo bez wyścigów to ciężko, nie? Nie no, nie mam kasy. Żadnej. Chyba, że... Właśnie, chyba, żeby ktoś mnie wziął na robotę jakąś. Na przykład na jakiś napad zaprosił czy coś, to ja bym to chętnie porobił. Tylko kurde, ja nie mam broni nawet. Czy ja bym tam strzelał? Ja pierniczę. Musielibyśmy na jakąś misję skończyć, czy coś. Skończyć, skoczyć. Tu mamy jakąś misję. Chodź, zobaczymy, co to jest. Porobimy. Ja im tu pokażę. Ciekawie się gra tak z pierwszym poziomem, bo wszyscy mają ci z takiego, wiesz, słabeusza, najgorszego z najgorszych, nie? Pierwszy poziom. A ja im pokażę, co potrafię. Może jakiegoś motorka kupię, bo tu chyba można kupić motorka. Co oni robią? Kłócą się o motocykl. Wiesz, jakąś furę jedzie, omek? Ja sobie wziąłem Golfa. Czy tam Scirocco, nie wiem, co to jest. Musimy wziąć samochód. Jakiś tam. I gdzieś go dostarczyć. Tam ci jeszcze wsiadają. Dobra, ja będę na pierwszym poziomie taki incognito grał. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie no, dogonią mnie, oni mają tam szybkie fury. Tam motocykle i te inne, nie? Czy ty grasz na Xboxie? Tak, teraz gram na Xboxie, testuję sobie Xboxa na online, bo często narzekałem na PS4, że tam niestety te FPS-y spadają,
Może tutaj będziemy mieli stabilniejsze 30 FPS-ów na tej konsoli. I po to właśnie to sprawdzam, ale też, żeby przy okazji z wami sobie pograć, nie? Będę sobie z wami grał. Tutaj na różnych wyścigach, tak sobie może to podzielimy. Że jednego dnia będziemy grali na PS4, drugiego dnia na Xboxie. Jest też sporo osób, które grają na Xboxie, więc... Tam Meganka była. Kupuj szarki i kompresora. Tak. Myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł. Już na starcie, nie? 10 poziom gracza i już opresor by był i bym wszystkich zabijał. Tak, dobra. Tryhardem tutaj na tej konsoli. Nie no, ja się chyba na tryharda nie nadaję, bo no, strzelanie na padzie dla mnie jest bardzo trudne. I zwłaszcza zabijanie kogoś. Zobaczcie sobie, że jest pierwsza jakaś tam misja i dołączyłem do jakichś tam graczy i gram sobie z nimi. Także spoko. Wow. Ty, patrzcie, tutaj tych kamperów stoi. Dobra, damy radę. Ty, co oni tak zaparkowali to? Patrz. Ty, bo to są skrzynie jakieś, które... Jaka misja? Oj, przepraszam! Jakiegoś gracza tam zmierzyłem! Dobra, ten będzie odjeżdżał. Wszystko się da, jedziemy. Przepraszam! Bardzo dobra robota, dobra. Poradzą sobie beze mnie, nie? No, ale zobaczcie, z pistoletem jakoś sobie poradziłem. Chociaż tamci gracze mieli jakiś lepszy sprzęt ode mnie, nie? No, ale dobrze jest. Czekaj, jak się tu przekąsek używało? Ja piernicze! Ja się nie zbliżam, faktycznie mocno biją te boty. A ja nawet nie mam przekąsek żadnych, żeby się wyleczyć. Dopiero myślę, że ta konsola pokaże swoje zęby w momencie, kiedy... kiedy faktycznie będzie dużo graczy na sesji, będziemy na otwartej sesji, ktoś będzie robił jakieś biznesy i inne rzeczy, nie? To będzie latało, wiecie, pełno opresorów jak mrówków w powietrzu. Wtedy dopiero ta konsola pokaże, co potrafi, bo teraz to jest takie... To jest po prostu misja i gitarka, nie? Dobra, zrobione chyba. Ile hajsu za to tak dropnę? Ja chcę tutaj sobie coś kupić zaraz. Nie no, kupię jakiś pojazd, jakiś motocykl chyba, nie? Bo na początku... 15 tysięcy, zobacz. Drugi poziom, proszę bardzo. Już mam drugi poziom. Trzeci mam nawet. Kurde, dwa poziomy wbiłem. Ty, mi tutaj pokazuje, że już wszystko robiłem. Mi się chyba zapisują tu postępy z tego... z social clubu, nie? Aha. Nie mogę kupić, bo nie mam garażu nawet. Shit, jaka ta gra jest trudna. Podobno jakieś biuro za darmo teraz w GTA? Chyba było, wiesz? Było faktycznie biuro za darmo. Kurde, mogłem wtedy kupić. Teraz już chyba nie jest za darmo, bo to była taka promocja na te wszystkie paczki, nie paczki. Było, było, mi Pawełek o tym mówił. Wiesz, oszczędzasz kilkaset tysięcy na grę. Tak! A ja przyjechałem autobusem. Bardzo dobra robota. Rozjaśnij grę, to bym musiał do singla wyjść. Teraz rozjaśnimy. Kolejny Vehicles. Faktycznie tutaj jest ciemno, nie? Noc to noc w końcu. Ja nie wiem, czy muszę tutaj dużo na nie sikać, na te samochody. Nie, wystarcza, tylko tutaj się nie spalił. Musimy go lepiej podpalić. Pyk. Co to? Dobra.
zajął się ogniem. Tamten się spalił? A tu jeszcze jeden został. Nie zauważyłem go. Chyba nie, no podpaliłem go przecież, co jest? Trzeba go lepiej podpalić. Cyk! Jakie piękne autka, nie? Właśnie. Na PS4, to PS4 ma tryb turbo, ale ten tryb turbo to jest... To jest dziadostwo, to nie działa. Tylko w niektórych grach jest to wspierane i to jest takie... Regera taka silna, no. Fajne te samochody tu były, podobały mi się. Ej, faktycznie ciemno jest. Chyba na streamie jeszcze, jak oglądacie, to jest jeszcze ciemniej. Rozjaśnimy grę, tylko musiałbym wyjść do singla i tam rozjaśnić. No wcale nie działa, czyli nie używać. Używałem! Używałem w Horizon Zero Dawn, używałem w... jakiejś tam jeszcze innej grze, ale to jest takie... Na próbę w GTA to sam się przekonasz. Przecież w GTA to w ogóle nie działa. Ja mam to cały czas włączony, ten tryb turbo. To nie działa. Dobra, trzeba się tu schować, bo tu... Ja, moja postać ma mało życia. O kurde! Ledwo przeżyłem. Muszę poczekać, aż mi się trochę zdrowie uzupełni. Co to jest? Ziom! Dobra, udało się. Kurde, gościu najniższy poziom ma i przeżył 20 tysięcy. To my idziemy jakiś garaż kupić i pierwszy pojazd jakikolwiek. Bazę kup, za darmo jest? Czekaj. Mi się wydaje, że ta promocja na darmowe biuro już się skończyła, moi drodzy. Tego już chyba nie ma, ale jakby było, to kupujemy, bo to było chyba na tej promocji, co wtedy dużo rzeczy było jakby podwojonych, nie? I to też ciekawe, jest w ogóle jakakolwiek różnica między graczami na Xboxie, a graczami na PS4. Bo na przykład zobaczyłem, że jest taka różnica między graczami na PC-cie, między graczami PS4, a graczami PC-towymi, bo na PS4 za każdym razem, jak robiłeś jakąś misję, to wszyscy się do ciebie przypieprzali, nie? Każdy chciał cię rozwalić i tak dalej, uczestniczył w tej twojej grze jakoś tam, nie? Na PC-cie każdy tam sobie rzepkę skrobał i nikogo to nie interesowało. Na PS4 czasami też tak jest. Wydaje mi się, że na PS4 czasami dołączają tacy gracze kanapowi częściej, co po prostu chcą sobie wbić na parę minut do GTA i porozrabiać, nie? Gdzieś tam kogoś porozwalać i tak dalej, nie? Tak to tutaj wygląda. Synchronizacja w grze i te inne rzeczy powinno być takie same. Teraz mamy faktycznie taką sesję już trochę większą, gdzie jest więcej osób i dobrze by było pojechać tam, gdzieś jest jakaś, nie wiem, rozruba, gdzie coś się dzieje i sprawdzić, czy wtedy GTA będzie jakoś zwalniać. Tu widzę, że jakiś samolot leci, chyba zaraz kogoś będzie rozwalał. Tak, bo... Tak. Ty czekaj, bo te rakiety teraz we mnie polecą. Oh shit. Ja pierdziele. Kurde, ale ominąłem śmierć. Idę się gdzieś schować, do sklepu się może schowam. Kurde, ziom. Piernicze, ale co, no GTA nie zwalniało jakoś bardzo mocno, nie? Farcik był niezły. Dobra, ja się tu ukryję. Na razie. Przekąski też będzie trzeba kupić. Co? Dlaczego oni tu przyszli? Ja stąd uciekam. Chciałem się ukryć przed graczami. Oh shit! Bardzo trudne życie jest w GTA dla początkującego. Bardzo trudne. Na początku to chyba najbardziej opłaca się robić misję. Ej, patrzcie, jakie lagi. Ktoś internet z McDonalda ma i mi laguje wszystkie boty. Rzeźnia. Idę się ukryć gdzieś. Nie mam gdzie, bo nie mam chaty nawet. Jadę gdzieś na jakiejś zadupie. Już opresor tu lata w powietrzu. Przedupczone, człowieku.
No nic, ej, sesja jest naprawdę dość oblegana. Tam jest mnóstwo graczy w jednym miejscu. Oni się chyba zabijają tam. Zobaczmy. I czy GTA będzie się reagować? Przepraszam. Ktoś jechał na mnie prosto i go chyba rozwalił. Ja, zginął. O, shit. Ojej, przepraszam, nie wiedziałem, że ktoś tam jedzie. Ale co, zobaczcie, no, było tam sporo graczy, jest 29 osób na sesji i GTA bardzo płynnie chodzi. Znaczy ma te stałe 30 FPS-ów, na PS4 był zawsze jakiś tam problem z tym. Dobra, chyba znalazłem taki sklepik na uboczu, na jakimś zadupiu. Mam nadzieję, że tu mnie nikt nie znajdzie. Sobie kupię jakieś mieszkanie, czy nie wiem, jakiś garaż, cokolwiek, żeby mógł tam ukryć jakiś pojazd. Kurde. GTA Multiplayer to stan umysłu. Tak. Dobra, tu się ukryję w tych skrzynkach. Było, ostro. 15, stać mnie, kurde, doskonale. Bierzemy Bati. Pięknie, no i mam. 3200 mi zostało. Ale mam Bati. A ktoś mnie tu ściga. Już mnie znaleźli, kurde. Dobra, wypadałoby z ten. Ścigają mnie tutaj. O! Kto to takie lagi ma? Ktoś podłączył chyba ten telefon do Xboxa i jedzie na transferze. Wydaj wszystkie pieniądze na panienki. Dobra, to jedziemy na panienki. Nie no, dobrze chodzi to GTA, powiem wam. O, tutaj czuję takie, zawsze przy tym Maze Banku, o tutaj patrzcie, są jakieś tam spadki. Tutaj już ta gra nie jest taka płynna, nie? Nie wiem, czy wy to widzicie tutaj na streamku. A tak wydaje mi się, że tutaj trochę tak zwolniło. Chyba trochę tak. Sześć miejsc. Same pile wejdą do tego garażu, tam gdzie było 6 miejsc. Pil P50. Motocykli, no motocykli by się tam napchało, nie? Kurde. Nie no, ale coś już tam kupiłem, to motorek mogłem sobie zamówić. Teraz można misję robić. Ale też są jakieś tam spadki. O, widzieliście, teraz przyjechałem sobie bardziej w takie miejsce. No nie wiem, poza tym Maze Bankiem. No przy Maze Banku jest trudno z tą płynnością. Tutaj jest tak trochę chyba lepiej. To dziwne, bo to jest centrum. Co tam się dzieje, kurde? What the fuck? Kompresor tu jest. Ja to pierniczę. Uciekajmy stąd. Jak się boję tu grać. O kurde.